Czy strach da się przestraszyć, a niepokój zaniepokoić? Jak pokonać wstrętny wstręt i pokochać szpinak albo groszek z marchewką? Odpowiedź na te pytania można poznać, wybierając się do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na spektakl Emocjałki. Ta sztuka, czyli Emocjałki, powstała z pomysłu Justyny Godlewskiej-Kruczkowskiej, która wymyśliła sobie taki wymarzony projekt, dostała na niego pieniądze od prezydenta miasta Białegostoku i tak się szczęśliwie złożyło, że dzięki teatrowi tutaj dramatycznemu Aleksandra Węgierki udało nam się również zyskać dofinansowanie z Instytutu Teatralnego w ramach konkursu imienia Jana Dormana. W związku z tym tak się to wszystko ładnie poukładało, że mogliśmy to marzenie Justyny zrealizować. I wyrzucę cię za okno! Albo zaraz mnie pocałuj. Jest to spektakl kierowany do najmłodszych widzów, do małych dzieci. Do małych dzieci, no i do każdego, kto się dzieckiem czuje i kogo interesuje i komu nie jest obcy świat emocji, uczuć. Jest to specyficzne przedstawienie, ponieważ jest to przedstawienie edukacyjne. Jest to taka lekcja. Dzieci biorą czynny udział w fabule akcji, w zabawach, konkursach, które dzieją się w trakcie tego programu. Postanowiliśmy wykorzystać książkę Grzegorza Kazdepkę, Wielka Księga Uczuć. I ta książka stała się podstawą dla scenariusza. Jest to spektakl o tym, jakie dzieci mają emocje, że te emocje są takie, jakie mają je dorośli. I o tym, że mamy prawo czuć złość, mamy prawo czuć wszystkie emocje, jakie można sobie tylko wymarzyć. I o tym, jak sobie z nimi potem radzić, czy one są potrzebne i do czego są potrzebne. Główne role w spektaklu grają trzy postacie – wychowawczyni pani Miłka oraz przedszkolaki Rozalka i Bodzio. Ja w spektaklu kreuję postać Rozalki, bardzo emocjonalnej, bardzo wrażliwej dziewczynki, która marzy tylko i wyłącznie o całowaniu i wszelkie problemy i kłopoty rozwiązuje przy pomocy całowania. Bo to, że ty nie lubisz szpinaku, no to nie znaczy, że on ma go nie jest, prawda? Właśnie, Bodzio, właśnie. To, co wcześniej wydawało ci się obrzydliwe, wcale nie musi takiego. Emocjałki powstały gdzieś z własnych osobistych, prywatnych marzeń, pragnień. Na pewno też z faktu posiadania dzieci. I chyba też z wiecznego dziecka w sobie, które gdzieś tam chyba nie zaginęło we mnie. To jest propozycja sceny inicjatyw aktorskich, która tutaj w teatrze dzięki pani dyrektor Agnieszce Korytkowskiej-Mazur bardzo prężnie działa, ale została również dostrzeżona przez prezydenta miasta, który postanowił dofinansować ten pomysł. No a przede wszystkim teraz też ta propozycja została laureatem konkursu imienia Jana Dormana, pierwszej edycji tego konkursu organizowanego przez Instytut imienia Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Teatralny. Także to jest ogromna radość, ogromny zaszczyt, że coś, co nam się tak błąka po głowach, zostało docenione, uznane i jeszcze otrzymało finansowe wsparcie. Spektakl będzie również prezentowany od stycznia do czerwca 2016 roku w 30 placówkach edukacyjnych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego.